niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, piękny to miesiąc, miesiąc maj, kiedy wszystko się budzi do życia. Maj, kiedy patrzymy przez te wezwanie litanii loretańskiej na Maryję. Ale ten maj jest również naznaczony wielkimi wydarzeniami, których nie sposób tu w ramach naszej modlitwy, kiedy gromadzimy się przy niepokalanym sercu, nie sposób ich nie przywołać. Oto dzisiaj, 1 maja, 10. rocznica beatyfikacji Jana Pawła II, a za kilka dni, 13 maja, jak wiemy, będzie przypadać 40. rocznica tychże wydarzeń i tragicznych, ale i zarazem również pięknych. Bo można mówić o zamachu na Jana Pawła II, ale można mówić również o cudzie jego uratowania. I pozwólcie zatem, kochani, byśmy spojrzeli na to wydarzenie. Bardzo dużo o nim na pewno wiecie. Nie sposób nie wiedzieć o tym, co się wydarzyło 13 maja, 40 lat temu. Bardzo wiele o tym mówiono, pisano i w różnych kontekstach ukazywano to wydarzenie. Ale my dzisiaj, kochani, skoncentrujmy się na tym, co sam ten, który doznał śmiertelnego zagrożenia życia, co on sam mówi. Oto jeszcze nie w pełni sił. Rok po zamachu 13 maja udaje się do Fatimy, dziękując za cud ocalonego życia. I padają tam takie słowa. Tak więc przybywam tu dzisiaj, gdyż dokładnie tego samego właśnie dnia ubiegłego roku na placu świętego Piotra w Rzymie podjęto próbę zamachu na życie papieża, co w tajemniczy sposób zbiegło się z rocznicą pierwszego objawienia w Fatimie. Wydaje mi się, że w zbieżności tych dat rozpoznaję szczególne wezwanie, by przybyć na to miejsce. Tak więc jestem tu dzisiaj. Przybyłem, by podziękować Bożej opatrzności tu, w tym miejscu, które Maryja, zdaje się, wybrała dla siebie w sposób szczególny. Pragnę powiedzieć wam w zaufaniu. Kiedy przed rokiem na placu świętego Piotra miał miejsce zamach, gdy odzyskałem świadomość, myśli moje pobiegły natychmiast do tego sanktuarium, ażeby w sercu Matki Niebieskiej złożyć podziękowanie. We wszystkim, co się wydarzyło, zobaczyłem i stale będę to powtarzał, szczególną matczyną opiekę Maryi, a że w planach Bożej opatrzności nie ma przypadków, zobaczyłem w tym wezwanie i, kto wie, przypomnienie orędzia, które stąd wyszło. Zwróćcie uwagę, kochani. O czym myśli Piotr? Nie kto wynajął, kto, dlaczego, po co, jakie ręce, jakie wpływy. On patrzy głębiej. Wydarzyło się coś bolesnego, tragicznego, wręcz przerażającego. A że nic się nie dzieje z przypadku, to co Bóg chce mu powiedzieć, stawia sobie pytanie. Nie, kim był Ali Akcza, z jakiej inspiracji działał, co chciał osiągnąć. To są nieistotne sprawy. One tylko zaspokajają ciekawość. I co z tego, jeśli ją zaspokoimy? Papież mówi, ja tu doznałem pewnego przynaglenia. Zobaczyłem w tym wezwanie i przypomnienie orędzia, które stąd wyszło. Mówi się, kochani, że znaki czasu to drogowskazy Boga. Bóg nad wszystkim ma kontrolę. Niezależnie co się dzieje, jakie tragiczne wydarzenia, to nie jest tak, że stało się coś, co jest jakimś przypadkiem, fatum. Mówię o tym dlatego, że to jak teraz przeżywamy ten czas i chyba nie ma nikogo, kto by z nas nie dyskutował, co to się teraz w świecie dzieje. To my, kochani, nie szukajmy odpowiedzi. Skąd, dlaczego, przez co? W tym wymiarze ludzkim. Co Bóg chce nam powiedzieć?
Jan Paweł II, kiedy doznał zamachu na swoje życie, widzi w tym przynaglenie. Oto stało się to w dniu objawienia Matki Bożej. Bóg mi zwraca uwagę, że mam się nad tym skupić, pochylić, to orędzie podjąć. Bóg do mnie przemówił. Może do nas również Bóg mówi przez te wydarzenia. Skoro ten czas, który obecnie jest tak trudny, bolesny, a nie ma przypadków, co Bóg mi, co Tobie, bracie i siostro, Bóg chce powiedzieć. Może jeszcze tego nie rozumiemy, ale chodzi, tak jak było w medytacji, jakiego Jezusa szukasz? Jakiej odpowiedzi szukasz? Tej, która tylko zaspokoi ciekawość, by było kogo oskarżyć? A może chodzi o coś więcej? Oto tak mówił dalej Jan Paweł II. W świetle miłości Matki rozumiemy całe orędzie Fatimskiej Pani. Miłość pokazuje piekło. Miłość pokazuje zagładę narodów. To również jest miłość, bo ukazać prawdę, a nie fałsz, to jest miłość. Jeśli ktoś łudzi kogoś mrzonkami, to go okłamuje, a jeśli ktoś okłamuje, nie mówmy, że go kocha. Największą przeszkodą w drodze człowieka do Boga jest grzech. Trwanie w grzechu, a w końcu wyparcie się Boga. Świadomie wyrzucenie Boga ze świata ludzkiej myśli, oderwanie od Niego całej ziemskiej aktywności człowieka. Odrzucenie Boga przez człowieka. W rzeczywistości wieczne zbawienie człowieka znajduje się tylko w Bogu. Odrzucenie Boga przez człowieka, jeśli jest zdecydowane, prowadzi logicznie do odrzucenia człowieka przez Boga, do potępienia, wiecznego potępienia. Papież się pochyla nad orędziem. Na to orędzie mu zwraca Bóg uwagę. To orędzie się rozpoczyna od przywołania tej fundamentalnej prawdy. Dobro rodzi dobro, ale zło niestety zawsze i tylko rodzi zło. I jeśli człowiek jest zniewolony tym złem, to nie grozi mu tu jakiś przypadek, wypadek, jakieś nieszczęście. Grozi mu coś przerażającego. Potępienie na wieki. Czy Matka, która całą miłością, jaką budzi w niej Duch Święty, pragnie zbawienia każdego, może milczeć w obliczu kwestionowania samej podstawy ich zbawienia? Czy Matka może milczeć, kiedy świat się pogrąża w łamaniu Bożych przykazań? Kiedy mówiło się o tej eskalacji między komunizmem, Zachodem a Wschodem, kiedy się mówiło o tej nuklearnej wojnie, która nie była tylko mrzonką, wręcz realnym zagrożeniem. Ci, którzy parli w tym wyścigu zbrojeń, czy oni mieli świadomość, że mogą doprowadzić do śmierci setek milionów ludzi? Co myśli człowiek, który w takim wyścigu nie chce się wycofać? A więc czy Maryja mogła milczeć? Nie. Nie może Matka milczeć. Tak więc, ponieważ orędzie Matki Bożej Fatimskiej jest orędziem macierzyńskim, jest ono silne i jednoznaczne. Brzmi bardzo poważnie. Brzmi jak mowa Jana Chrzciciela na brzegu Jordanu. Nawołuje do pokuty. Ostrzega. Wzywa do modlitwy. Poleca różaniec. Orędzie jest skierowane do każdego człowieka. Miłość Matki Zbawiciela dosięga każdego miejsca,
które dotknęło dzieło zbawienia. Jej troska rozciąga się na każdą jednostkę naszych czasów, na wszystkie społeczeństwa, narody i ludy. Społeczeństwa zagrożone przez apostazję stają przed groźbą degradacji moralnej. Upadek moralności pociąga za sobą upadek społeczeństw. Zobaczcie, jak zaczyna mówić papież. Kto sięgnął po broń? Dlaczego? Nie. Papież zaczyna mówić, myśląc o przyszłości świata. To jest Piotr. Na co mu Bóg zwraca uwagę? I nie boi się mówić. Zobaczmy, zupełnie w innym kierunku biegną myśli, wskazania papieża. Idą w głąb. Rozeznaje znaki czasu. Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go. Takich słów o prywatnych objawieniach nie powiedział Kościół przez 2000 lat, jak powiedział Jan Paweł II w Fatimie rok po zamachu. Mamy obowiązek pochylić się nad treściami, które dał Bóg w Fatimie. Skoro w tak zdecydowany sposób Bóg przemówił, że przelała się krew Piotra, skoro tak świat wtedy to poruszyło, setki tysięcy ludzi się gromadzili na modlitwie w tylu miastach, Bóg przemawia. Zobaczcie, jak wstrząsnął. I papież chce powiedzieć, Bóg mi zwrócił uwagę. To więc mówię również do Kościoła, że to orędzie nakłada na Kościół obowiązek, by Kościół to orędzie wysłuchał. By nie mówił, no były takie słowa, prywatne objawienia, co mnie to interesuje, ja nie muszę w to wierzyć, nic się nie stanie, a co tam Fatima? Piotr, który przelał krew, mówi, masz obowiązek. Dziś Jan Paweł II, następca Piotra, kontynuator dzieła Piusa, Jana XXIII i Pawła VI, a szczególnie dziedzic Soboru Watykańskiego II, staje przed Matką Syna Bożego w jej sanktuarium. W jakim celu? Stawia pytanie pielgrzymom papież. Wiecie, w jakim celu tu przybyłem? Staje, odczytując jeszcze raz, z drżeniem serca, macierzyńskie wezwanie do pokuty, do nawrócenia, naglący apel serca matki, który rozległ się w Fatimie. Tak, odczytuję raz jeszcze z drżeniem serca, widząc, jak wiele ludów i społeczeństw, jak wielu chrześcijan poszło w przeciwnym kierunku, aniżeli ten, który wskazuje fatimskie orędzie. Papież. Głowa Chrystusowego Kościoła. Jeśli widzi, jak całe narody odchodzą od Ewangelii, to przeżywa tremendum. Bóg mi zwrócił uwagę, ich trzeba ratować. Można by rzec, ale jak? Zwrócił mi uwagę, że oto dał w Fatimie lekarstwo niepokalane serce. Z drżeniem odczytuje te słowa, mówi papież. Bo okazuje się, że jest oręż. Jest lekarstwo. Trzeba tylko zrobić to, o co prosi matka, która już nie może milczeć. Grzech zadomowił się na dobre w świecie, mówi papież. Negacja Boga szerzy się poprzez ideologie, zamysły i plany istot ludzkich. Ale z tego właśnie powodu ewangeliczne wezwanie do pokuty i nawrócenia wyrażone w orędziu matki, pozostaje nad wyraz aktualne. I dzisiaj należy powiedzieć, jest jeszcze bardziej naglące. Zobaczcie, do jakich wniosków w kontekście to, że o mały włos nie zginąłem. Papież w ogóle o tym nie mówi.
Ten zamach był przynagleniem, by sięgnąć głębiej. Następca Piotra staje tu także jako świadek niezmierzonego ludzkiego cierpienia. Świadek nieomal apokaliptycznego niebezpieczeństwa zagrażającego narodom i całej ludzkości. Stara się on ogarnąć te cierpienia słabym, swym ludzkim sercem, stając wobec tajemnicy serca Matki. Niepokalanego serca Matki. Staram się to wszystko ogarnąć, bo widzę, jakie jest zło, które już przed niczym się nie cofa. Nie szanuje żadnej świętości. Cierpienie, niemal apokaliptyczne niebezpieczeństwo. To przywołajmy te słowa, niech się jeszcze raz tu wybrzmią, kiedy Jan Paweł II przed zamachem, zapytany o trzecią tajemnicę, pouczył redaktora w ten sposób. Co jest w trzeciej tajemnicy? To zobaczcie, co mu powiedział. Ze względu na powagę jej treści moi poprzednicy nie opublikowali jej. Zresztą każdemu powinno wystarczyć to, co powiem. Jeśli czyta się tam, że oceany zaleją znaczny obszar ziemi, a miliony ludzi będą umierać z minuty na minutę, wówczas rzeczywiście nie powinno się pragnąć opublikowania tajemnicy. Wielu pragnie ją znać tylko z ciekawości, dla sensacji, zapominając, że znajomość oznacza także odpowiedzialność. Chcą tylko zaspokoić ciekawość, ale jest to niebezpieczne, jeśli jednocześnie nie usiłuje się przeciwstawić złu. I wyciągając różaniec powiedział, to jest środek zaradczy przeciw temu złu. Módlcie się i nie pytajcie o więcej. Wszystko inne powierzcie Matce Bożej. Rozumiecie tą myśl papieża? On nie pyta, kto w tym ludzkim wymiarze, co się stało w czasie zamachu. Tylko co Bóg chciał mu powiedzieć. Oto szuka głębiej, rozeznaje znaki czasu, szuka Bożego drogowskazu. I kiedy poświęcał świat jako Piotr niepokalanemu sercu, powiedział niesamowite słowa. Moje serce cierpi, widząc grzech świata i szereg niebezpieczeństw zbierających się nad ludzkością jak ciemne chmury. Równocześnie jednak raduję się nadzieją, gdy podejmuję to, co uczynili już moi poprzednicy, kiedy poświęcili świat sercu Matki, kiedy poświęcili temu sercu szczególnie te ludy, które najbardziej potrzebują tego poświęcenia. Akt ten oznacza poświęcenie świata Twemu, Maryjo, niepokalanemu sercu. Oznacza poświęcenie się niekończącej się miłości. Maryjo, pomóż nam zapoczątkować nowy świat, ponieważ stary jest niesprawiedliwy, gnębi nas i budzi w nas lęk. A więc, kochani, niech ten zamach, to jak patrzył na niego papież, co sprawiło w jego życiu, jak bardzo mocno wskazał na Fatimę. Niech będzie dla nas, moi kochani, tym drogowskazem, że jeśli mamy różne drogi, wiedzmy, że to jest nie jedyna, ale jedna z dróg bardzo pewna, że jeśli tą drogą idziemy, drogą niepokalanego serca, to naprawdę możemy ratować grzeszników, duszę przed piekłem, narody od zagłady, że naprawdę przyczyniamy się, że nadejdzie nowy, lepszy świat. Nie chcecie, kochani, tego? Wy tu jesteście obecni. Ufam, że wielu nas ogląda, słucha przez transmisję internetową, przez Radio Alex.
wielu chorych w szpitalu, w domach opieki. Wiem, że dzięki Radiu Aleks nas słuchają. Przypuszczam, że każdy, kto teraz cierpi, leży w szpitalu, chciałby innego świata. On jest możliwy. Ale kochani, warunek jest jeden. Trzeba zrobić to, o co prosi Bóg. Nie szukać własnych recept. Nasze własne recepty na niewiele się zdadzą. Maryjo, pomóż nam zapoczątkować nowy świat, ponieważ stary jest niesprawiedliwy, gnębi nas i budzi w nas lęk. Spraw, niech nadejdzie nowy świat. Niech Bóg będzie uwielbiony za każdego z was, kochani, żeby w tym uczestniczyć. Amen.